Witam, zagrajmy dalej w Unreal. Kończymy świątynię Wandory. Mam nadzieję, że kończymy. Ale powinno się skończyć, bo zazwyczaj te poziomy w tej grze nie są dłuższe niż na pół godziny. O, grubas! To został rakietą. Ha! Ale teraz wisi w powietrzu. Błędy, błędy! A to ten, co żeśmy go wcześniej obudzili. Tylko z jakiegoś powodu przetrwał aż do teraz. Tutaj gdzieś nie było czasem jakiegoś sekretu. Taki ten... Taka woda to mi śmierdzi sekretem. Nie, chyba nie. Nieważne. Zamknął nas. A ja sobie otworzyłem z powrotem. Tutaj będziemy się musieli udać, ale nie od tej strony. Natomiast co będzie tutaj? Mam przejście dalej. Widzicie, jak udawał? Ham? Świnia? Prostak? Zginął. I oto przybyła Wandora z niebieskim ogonem na wargach i uświęciła fontannę pocałunkiem. Od tej pory powiedziała, ci co ze mną pójdą utracą ciało i kości, stając się podobnymi nieuchwytnej mgle. A to oznacza, że gdzieś tutaj jest sekret niewidzialności. Tylko ja za cholerę nie wiem, jak go odblokować, nie? Ci co ze mną pójdą. Czyli gdzie? Do wody? Chyba nie. Strzelić to? Chyba też nie. W każdym bądź razie tutaj jest sekret, ale ja nie wiem, jak go otworzyć. Kiedyś mi się udawało? Chyba, że gdzieś wcześniej jest ten jakiś przełącznik. Ale nie wydaje mi się. No nie wiem, jak to otworzyć. Poważnie. Po prostu nie wiem, nie? Tam więc chyba nie ma sensu tutaj się bardzo zastanawiać i rozkminiać, jak to zrobić. Tylko pójdziemy dalej. O, roślinka tam rośnie. Dobra. Chyba, że trzeba tutaj w panią cycacą strzelić. O! Gniewa się. Nie. W sumie to kurde przypomina trochę Sirę z Albionu, nie? Jeżeli chodzi o pewne dodatkowe części. Nadmiarowe. O, co się stało? Pandora, bogini gromu. A ja mógłbym przysiąść, że to się ten... Wcisnęło tam. Dupa. Dupa, dupa, dupa. W każdym razie mamy nową bateryjkę. Czy ten kwiatuszek właśnie pojechał rocznym drzwiami? Tak to wyglądało, nie? To jest chyba ten ulepszony grubas. Spokojnie, na niego mamy odpowiednie lekarstwo. No ale nie tak. I co? Teraz... Teraz mogę tędy wrócić. O. Ja mogę pobrać 2000 złotych. Drugi. O, chyba zabił go kolega.
Na dobę wychodziło, że te potwory mogą siebie ranić, nawet jeżeli są z tego samego gatunku. Pierdzielić. Teraz czy będziemy mogli tutaj pójść na prawo? A jakże. O! Śmieszny chłopak idzie. Co ty tutaj robisz? Haha, co on tutaj robił? O, rybka. Dedła. No to są te kraty, które gdzie byliśmy z drugiej strony. A nie mamy tej butli, nie? Do oddychania. Już. I chyba nic poza tym tu nie ma wartościowego. Nie? Ja przynajmniej nic nie widzę. Takie sobie jezioro. Rozmienimy na tą broń. Krówka. A pokazywałem już krówkę? Chyba nie, nie? Tak wygląda krówka na lich. Yep, let's go, right? Die. Wina do góry. O nie, tędy się nie da wyjść. Musimy się zmierzyć z idiotą. Au. I co tu będzie, można się zapytać. Wielkie pomieszczenie z jakąś areną, tak? Z jakimś amfiteatrem? No właśnie. Motherfucker. A i tak się kończy walka z motherfuckerem. Po prostu te kamienie się rozłupują, nie? Na mniejsze kawałki. I robią krzywdę. Bo się, jak się odbijają, nie? Nie jestem pewien, ale chyba jak 6 rakiet trafi go, widzicie, że takie kółko się rozchodzi. To jakby, nie wiem, może większe obrażenia bonusowe jakieś zadaje to. Jezus. Zginął. No, to nawet nie poszło tak najgorzej. Teraz chyba można sobie tam na górę wyjść, tylko w sumie nie wiem, czy jest po co. Nie ma. No to jedziemy tutaj. A tutaj będzie nowy poziom, tak? Zawaliło się. Dobra, tak więc do następnego.